Reset Obywatelski. Dobry wieczór, Jarosław Szczepański, a gościem Szczepańskiego, czyli gościem programu, jest redaktor Andrzej Krajewski. Witam cię, Andrzeju, bardzo. Dobry wieczór tobie i dobry wieczór naszym oglądaczom. I słuchaczom też. Jeszcze do tego komentatorom, tak. Chcę dzisiaj porozmawiać o czymś, pomiałem w ogóle, po pierwsze chcę porozmawiać o książce Ulicznicy, którą wydałeś niedawno, to po pierwsze, a po drugie jakieś takie mam déjà vu z powodu tego, że pamiętam twoją książkę o czasach stanu wojennego i twoich przygodach z korespondentami zagranicznymi i to były też takie opisy. Tak, napisy Polski. Ale mam dzisiaj zupełną jakoś oglądałem, ty to zrozumiesz, co ja mówię. Oglądałem TVP Info. Oglądałem wiadomości i TVP Info. I próbowałem zrozumieć to, o czym mówi redaktor Cholecka, pytając zaproszonych gości do studia o to, co ten Sejm teraz zrobił, co zrobił dla ludzi. Nic tam nie ma dla ludzi, że to wszystko jest jakaś szopka, nie ma niczego dla ludzi. Słuchaj, a czy nikt z tych przepytywanych przez panią Cholecką nie odpowiedział, jak to? No podarował im Wigilię na przykład dzisiaj. Próbował to Marek Sowa zrobić, ale został przez nią zakrzyczony. Aha, a to już Wigilia nieważna, no to ciekawe. Powiedzieć w Toruniu, proszę to powiedzieć na niedzielnej mszy, że nieważna Wigilia, proszę bardzo. No właśnie. No tak, ale to wyszło na to, że to wiesz, to przecież to był projekt rządowy, który leżał i był w zamrażarce u marszałka Hołowni. W jakiej zamrażarce? Do cholery. Trzeba było zwołać posiedzenie. Nie krzycz na mnie. To no, nie. Ja cię traktuję jak pisowca, więc mówię. No ładnie, dorobiłem się. Słuchaj pisowcze, no przecież jak się zamyka posiedzenie, ostatnie posiedzenie Sejmu było, zdaje się, przy jeszcze zanim wojna wybuchła przed 1 września i potem do 15 października nic nie ma, a oni odkryli w kalendarzu, że 24 to jest 24. 24 tak, to jest Wigilia, tacy pobożni. I nic z tym nie zrobili. To oni teraz zwalają na nową władzę. No, przepraszam. No już chyba, przepraszam, najgłupszy pisowiec, nie mówię o tobie, jest w stanie to zrozumieć. No naprawdę. Jesteś chyba pierwszą osobą w naszym kraju, która mi wyrzuca od pisowców. No ale dobra, niech ci będzie. Nie, no przecież za długo się znam. Tyle lat się znamy. Nie, no wiem, dlatego się śmieję. No, a przecież wszystkim wobec oświadczam, że akurat Jarek to ostatni facet, którego bym podejrzewał o pisowanie. No wiesz, no mój imiennik by na to się nie zgodził jednak, żebym był pisowcem, bo mieliśmy... A to miałeś taką ochotę? Nie, ochoty mieć nie miałem takiej ochoty nigdy, zwłaszcza, że przecież jak on nastał do tygodnika Solidarność we wrześniu 1989 roku i przejął tygodnik Solidarność, to doprowadziliśmy do tego, że po prostu większość redakcji wyszła i on został z wolnym polem, co było mu wygodne, pewnie na rękę bardziej, ale myśmy nie chcieli firmować go wtedy. No dobra, to już zostawmy tę historię, może przejdźmy do bliższej historii.
No właśnie, chciałem się Cię zapytać, bo zrobiłeś podręcznik, teraz ja się odbiję, podręcznik Historia i Teraźniejszość w wersji Andrzej Krajewski i do tego takiej wersji bardzo ożywionej, bo to są Twoje rozmowy z ulicznikami, czyli z ludźmi opozycji ulicznej. Bardzo ciekawe rozmowy i bardzo takie żywe po prostu. I pokazujące. No to jak najbardziej. Słuchaj, ty wiesz, jakim trzeba być żywym człowiekiem, żeby codziennie o 19:30 zasuwać pod wiadomościami telewizyjnymi na Placu Powstańców i krzyczeć, no nie mogę cytować, bo to jednak eter. No to ale zapraszamy do lektury książki. Tak, zapraszamy do lektury książki. To, co krzyczą, to jest ważne. I oni to dalej robią, no zresztą słusznie, bo jak obejrzałeś wiadomości, to one się nic nie zmieniły. Więc to są niesłychanie żywi ludzie, lotna brygada opozycji. Jak trzeba być żywym człowiekiem, żeby jak Arek Szczurek włazić na schody smoleńskie, albo wykrzykiwać, wiesz, gdzie jest wrak, Jarek, co mówiłeś bratu i tak dalej, i tak dalej. No albo jak polskie babcie, nie przymierzając w moim wieku, które co czwartek zasuwają spod pomnika de Gaulle'a po Warszawie, łażą i krzyczą. No i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę niesłychanie żywi ludzie. I ta ich żywotność no, w pewnym sensie mnie urzekła. Wiesz, pomyślałem sobie, że i to wszystko było tak, no, Zbyszek Komosa, ten od Wieńców. To, no, też, przedsiębiorca, biznesmen. Tak, biznesmen. Słuchaj, i pomyślałem sobie, że ci ludzie jakoś tam przenoszą taką, wiesz, taką ideę wolności, sprzeciwu, a poza tym ja mam w głowie no, pewne amerykańskie rzeczy, 7 lat tam spędziłem, nawet zachęcałeś, że tam z korespondentami i tak dalej. I tam bardzo ważne jest rozumienie wolności słowa, do której no, jestem bardzo przywiązany oczywiście, również jako wolności zgromadzeń. Również jako wolności tego słowa mówionego, a to słowo mówione to może być również na przykład w postaci kartoniady. To są ci ludzie, którzy pojawiali się na tych demonstracjach, prawda, i tam wystawiali takie literki, przestawiali się, było coś, oni nic nie mówili. Ale to też była wolność słowa, bo oni no, po prostu w bardzo dobitny sposób przypominali o konstytucji, przypominali o praworządności, o wolnych sądach i tak dalej, bardzo dużo tego było. I ja po prostu, no jakoś mnie to zafascynowało, ja chciałem się dowiedzieć, kim jest człowiek, który potrafi codziennie o 19:30 zamiast siedzieć na kanapie, albo chlać wódę, albo słuchać muzyki, albo czytać książki. Ja tu nie tylko negatywne rzeczy, absolutnie nie. Nie, ci ludzie potrafią o tej 19:30 codziennie, albo co tydzień, prawda, albo co miesiąc. Tak jak lotna brygada opozycji, która przygotowuje, przecież to są wspaniałe spektakle to, co oni robią, wiesz. To są wielkie spektakle. No ten spektakl, który zrobili panu Banasiowi w najwyższej kontroli. No przecież naprawdę fantastyczne rzeczy, więc ja po prostu byłem ich ciekaw. No i z tego się wzięła ta książka. Wiesz, że jest afera? Nie. No znaczy, tak. O 100 aferach PiSu to czytałem, też w książce wydanej przez Arbitrę. Nieopisani mają do mnie ogromną pretensję, że ich nie opisałem. To będzie druga część. To nie tak opisałem, jak oni by chcieli i tak dalej. No, ale to żywotni ludzie, no, nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. No. Ale dlatego, to zawsze tak jest. Ciekawi. Tak, tak. No przeżyję jakoś, no myślę, że przeżyję. Ja nadal jestem dla nich niesłychanie pełen uznania, podziwu i uważam, że, i teraz mówię już absolutnie poważnie, że... Czy cały czas rozmawiałem poważnie? No ja nieraz o jakieś żarciki pozwalam, ale temat jest poważny, tak. No ty w PiSie to żart. Więc, a teraz poważnie. Teraz poważnie to, wiesz, chciałbym jakichś socjologów, i coś tam robię w tej sprawie, namówić, żeby może spróbować zrobić jakieś badanie i dowiedzieć się, czy oni mieli wpływ na to, co się stało 15 października. Czy ta ich działalność, bo my już, znaczy socjologowie już postawili taką tezę.
ta propaganda, którą dzisiaj akurat widziałeś, a ja bardzo regularnie oglądam w wiadomościach, prawda? Ta propaganda była przefajnowana, ludzi to zbrzydziło, już to było obrzydliwe. A ja szukam tego elementu pozytywnego, to znaczy tych właśnie, którzy protestowali, i strasznie jestem ciekaw, czy to w jakimś stopniu też zdecydowało o wyniku wyborów, czy oni jakoś tam byli dostrzegani, bo im się było trudno przebić. To jeszcze jest jakby temat do następnej rozmowy, a czy następny temat do rozmowy, dlaczego te mainstreamowe media, tak to się ładnie u nas zwykło nazywać, no jakoś mało uwagi im poświęcały. Mnie się wydawało, że to są kapitalni ludzie do pokazania, a ich prawie nie było. No bardzo trudno się przebijali. Policja bardzo ich reklamowała, zamykając, wypuszczając, i to było takie dość spektakularne. Powiedziałbym, że najbardziej znani to byli w sądach, no i babcia Kasia i cała lotna brygada, no mnóstwo ludzi miało mnóstwo spraw, na ogół wygrywali te sprawy, ale mówię, to się, no w Okopresie to się trochę przebijało, ale raczej, bo no może, myślę, że w Resecie też pewnie coś było, ale już w TVN24 na przykład słabiutko. Oczywiście w wiadomościach bywali, no tak, tylko że opisywani w zupełnie inny sposób. Także mnie się wydaje, ja bym bardzo chciał, żeby ta moja książka wzbudziła więcej emocji, bo na razie emocje są tylko takie, że jedna z grup napisała mi, że ten, który ją reprezentował, to jest nie taki, a poza tym były tam dwie omyłki w nazwiskach. No i są generalnie na mnie obrażeni i zaproponowali, żebyśmy przemielili cały nakład, prawda, i przekazali pieniądze na fundusz antyaborcyjny. Straszne, zabiło. No to jest takie, ale to jest chyba częste w takich sytuacjach, że ludzie, których się nie opisało, albo, a którzy uważają, że powinni być opisani w tym momencie, bo bez nich się to by nie wydarzyło, albo ludzie, którzy inaczej to postrzegali, te wydarzenia, że oni mają po prostu pretensje, że to nie jest tak, że ty opisałeś jakąś sekwencję wydarzeń, jakieś działania któryś z nich, i w tym momencie no pozostali nie to, powinni się cieszyć, że w ogóle jest coś takiego i jest powiedziane. Nie, o nas jest za mało. No więc wiesz, to jest takie polskie piekiełko, jak wiadomo. Dziękuję, żeś to ty powiedział, bo chciałem uniknąć tego. No nie, ja jednak powiem, jako no jednak katolik formalnie, to muszę powiedzieć, że no znają. Przykro. Tak, trudno, tak się urodziłem. No wiesz, polskie piekiełko. Nie, urodziłeś, to się inaczej. Później zostałeś zapewne. Raczej po urodzeniu. Tak, ale taka była tradycja rodzinna, nic na to nie poradzę. Wiesz, nie miałem głosu wtedy. No, w każdym razie w tym polskim piekle diabli są niepotrzebni, my sami walimy się, jeśli ktoś się wychyli z kotła. No i ja dostałem właśnie w tym piekiełku po głowie, no dlatego, że wychyliłem się, prawda, i coś powiedziałem, i nikt nie powiedział, że to dobrze, że powiedziałem, ale niedobrze, że coś jeszcze, tylko od razu niedobrze, że coś jeszcze. A wiesz, to jest tak, że no ja musiałem wybrać tych ludzi, wybrałem 11 osób do rozmowy, zresztą nawet nie wszystko sam, trochę tam wydawca mi podpowiedział, ale no nie znalazło się tam paru ważnych ludzi, no na przykład nie rozmawiałem z Mateuszem Kijowskim. Czytałeś, czy tam przeglądałeś książkę, czy zastanawiałeś się, dlaczego nie? Zastanawiałem się, piszesz o nim i o jego nagrodach, które i wizytach zagranicznych, które odbył na początku 16 roku. Mhm. No później miał problemy i później się troszkę jednak wyłączył i właściwie ruch przejął Kuba Karys. No, Kuba Karyś to na samym końcu, tam jeszcze Łoziński był po drodze. No tak. Kuba Karyś zresztą po mojej audycji w Tok FM przysłał mi kilkanaście dyplomów i pięknych zdjęć
dotyczących działalności KOD-u, no bo ja tam miałem pewne wątpliwości, jak to w tej chwili wygląda. Wiesz, ale tam Henryk Sikora, którego znam od 2016 roku, z którym dyżurowałem w namiocie pod, jako towarzystwo dziennikarskie pod... W Alejach Ujazdowskich, tak. W Alejach Ujazdowskich, tak. On już wtedy mi opowiadał bardzo niepokojące rzeczy o Kijowskim, o tym, w jaki sposób on zarządza. I to wszystko jest w książce. Jego wywiad jest... Ja nawet się trochę bałem, bo zależało mi, żeby to wyszło przed wyborami, bo uważałem, że ta książka no, jest ku pokrzepieniu serc tak naprawdę. Natomiast tam są takie fragmenty, które bałem się, że no, właściwie to Wiadomości mogłyby to wykorzystać w tej chwili, ponieważ no, on mówi, że Kijowski został co najmniej zmanipulowany i podaje konkretne przykłady jego działań, które, no, które trudno określić jako rozwijające KOD, raczej jako zwijające KOD. I wyobraź sobie, ja do niego nawet zadzwoniłem wczoraj i pytam, słuchaj, czy ktoś do ciebie się odezwał? Nie, nic, cisza. No, on tam zarzuca no, w zasadzie agenturalność, może nie samemu Kijowskiemu, ale jego otoczeniu. I ja myślę, że taka głębsza historia KOD-u byłaby do napisania, bo to oczywiście jest jeden głos i bardzo dobrze, gdyby pojawiły się inne głosy, ale no może teraz jest czas na analizę nie tylko tego, co zyskaliśmy dzięki tym ruchom, ale może i tego, co moglibyśmy zyskać, bo jego teza jest taka, że KOD mógł być znacznie większym, znacznie poważniejszym, znacznie bardziej skutecznym ruchem, gdyby nie pewne ruchy Kijowskiego i pewne ruchy wokół Kijowskiego. Mówiąc wprost, on twierdził, że no, tym sterował nie Kijowski, tylko Kamiński. Służby specjalne przestraszyły się KOD-u, doceniły, no i postanowiły go rozwodnić, rozmyć, rozpłynąć, może podsunąć kwity, prawda? No i ten KOD się tak trochę rozszedł po kościach, o, tak można powiedzieć. Czy ta obawa i możliwość manipulacji ruchem, czy ludźmi organizującymi ruch, mnie nie dziwi, bo to jest po pierwsze znane w historii, po drugie znane w historii współczesnej PRL-u i Rzeczpospolitej. Świadomie używam obydwu określeń. I to jeszcze na to pamiętam ten czas, kiedy były stawiane zarzuty Mateuszowi Kijowskiemu, to miałem tak właściwie takie no, przekonanie nieoparte na faktach, ale tak sobie po prostu to myślałem o tym, że to musi być gdzieś coś, ktoś wstawiony, który w tym momencie umiejętnie podstawił. Tak. Wiesz, i Henryk mówi o tym i jest zero reakcji. Reakcja jest na dwa przekręcone nazwiska w protesti i to, że protesti nie powinno być pisane T dużymi literami. No, no sorry, ale to jest śmieszne. Natomiast poważne rzeczy nie, prawda? Ja ci powiem... Heniosi Kora ma za sobą bardzo... ciekawą no, historię sam, bo górnik z 80. rok, potem internowany. Historia, tak, lata 80., potem wyjechał do Australii. To nie jest byle kto w tym sensie, że to nie jest jakiś wariatuncio, prawda, który stawia tego typu tezy. To jest człowiek z ogromnym doświadczeniem opozycyjnym, konstruktywnym w sensie budowania instytucji, tam w Australii bardzo dobrze działał. No, tylko przypomnę, wiesz, właśnie a propos tego działania, bo nie wiem, czy wiesz, ale jak Tadeusz Jedynak został właśnie przez Sikorę zaproszony, czyli tam przez Pol, tą organizację Polkul, zaproszony do Australii, poleciał. I po 6 tygodniach się okazało, że wybuchły strajki górnicze w połowie sierpnia 1988 roku, to z Heniem właśnie, Henio zorganizował, że Jedynak po prostu przeleciał i dostał się na teren kopalni. Już to jest zresztą i opisane i przypomniane. No, to z kolei twój bohater, tak. Tak, dokładnie. I to właśnie było zasługa i umiejętność kręcenia. No, udało się tak
namotać służbom, że tak powiem, PRL-owskim, że w ogóle nie tu szukały bohatera, który się znalazł nagle w kopalni. No właśnie, właśnie, więc no właśnie, poza tym wiesz, no na przykład nie rozmawiałem z Kasprzakiem z Obywateli RP, choć jeszcze taki krótki fragment wywiadu. No właśnie. A tu powód był z kolei inny. No Kasprzak startował w tych wyborach, w okręgu 19 warszawskim z listy lewicy. No i pomyślałem sobie, że, no, że głupio jest trochę rozmawiać z człowiekiem, który startuje w wyborach i dawać to do książki, która ma wyjść przed wyborami. No to wyjdę, że... No, że kampania wyborcza. Ja oczywiście nie byłem mu absolutnie przeciw, natomiast w tej książce to by nie pasowało. No więc porozmawiałem z Piotrkiem Pytlakowskim, dziennikarzem, który też tam był, też mówił ciekawe rzeczy, zero reakcji jest. Najśmieszniej było ze Starekiem Kobiet, muszę ci powiedzieć, bo wpadłem na taki trochę szalony pomysł, że osobą, z którą chciałbym porozmawiać o strajku kobiet, to będzie Michał Boni. Zadzwoniłem do Boniego, bo trochę się znamy. No, Boni był w tym takim pararządzie, prawda, takim alternatywnym, który strajk kobiet robił. No i Boni mówi, wiesz Andrzej, no mam jedną wadę, nie jestem kobietą. Ja mówię, no tak, to wiadomo, no ale... No i w sumie, ale jak może zauważyłeś... Ale za to na pewno bardzo jest wielkim miłośnikiem kobiet. Ładnie, że to powiedziałeś, nie chciałem tego sam mówić. Ja to powiedziałem, biorę to na klatę. Dobrze, ale dzięki temu Boni napisał naprawdę bardzo fajny rozdział na koniec, podsumowujący, taki trochę też socjologiczny, naprawdę dużo jest tam, no pomylił jedno nazwisko niestety, za co mi się już też dostało. To jest naprawdę bardzo dobry kawałek podsumowujący na koniec tej książki, właśnie już nie taki osobisty, tylko no z pewnym spojrzeniem analitycznym, ale jest i troszkę anegdotek z Brukseli, gdzie on siedzi. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo się przydało tej książce. No więc dlatego tak wyszło. No jest też wywiad z jedną z bohaterek strajku kobiet, wzięty z Oka Press. No bo jeżeli żałuję, że czegoś naprawdę nie ma, to bym powiedział tak, że nie ma ludzi, którzy działali na granicy. Tylko że ja się nad tym zastanawiałem. Mnie chodziło o ludzi, którzy regularnie demonstrują. Oczywiście to, co Grupa Granica i Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne robi na granicy, tu trudno mówić o regularności, ale oni tam regularnie są. I mówiąc szczerze, no ale to też było, musiałbym wyjechać. To jest inna bajka. To jest inna bajka, ale to jest szalenie ważna rzecz. Wiesz, wydaje mi się, że w tej panoramie ruchów obywatelskich oni absolutnie mają miejsce i to powinno być zdokumentowane, no tym bardziej, że w przeciwieństwie do innych, no bo no, z tą telewizją to się skończy, to TVP, że myślę, że niedługo będzie jednak zakończy te swoje demonstracje, no to jeśli chodzi o granice, nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo na ile nowy rząd, ja nie mówię o rządzie tymczasowym, 14-dniowym, tylko o prawdziwym nowym rządzie, na ile nowy rząd będzie potrafił sobie poradzić z tą sytuacją i na ile przy tej granicy, przy tym płocie, no dalej nie będą ludzie, którym należy udzielać pomocy, tylko że ja mam nadzieję, że ta pomoc będzie jednak udzielana przez tych, którzy pilnują granicę. Przez służby. Tak, przez służby. Ale dzisiaj to pocieszę się, że w dzisiejszych wiadomościach w TVP również temu był poświęcony duży materiał. Tak. Dlatego, że... Ani jeden się nie przedarł dzisiaj, więc no, sugestia była taka, że no nie wiem, to może Tusk załatwił u Putina, no bo przecież wiadomo, że on jak nie z Merkel, to z Putinem, przepraszam, z Scholzem, prawda, no to nie wiem, no zupełnie absurdalne, nikogo nie było i wiadomości wysnuwały z tego jakieś takie wnioski, że ja już w ogóle nie wiedziałem, co i jak. Zorientowałem się z rozmowy po wiadomościach, o co im chodziło, a no. Mianowicie o to im chodziło, żeby pokazać, zrobić wprowadzenie do
do rozmowy z Siewierą, z Jacek Siewiera, Siepiera, szef BBN. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tak. Tak. Aha, a to o to. I że Polska jest, że Finlandia, która zamknęła granicę z Rosją, wzięła naszych specjalistów, że pomagamy, że Polska bierze udział w ćwiczeniach, etc. Nie natowskich, tylko europejskich, tej Europejskiej Grupy Szybkiego Reagowania. I to o to chodzi. To już jak o tym mówisz, to ja przeżywam jakieś takie rozdwojenie jaźni, bo nagle okazuje się, że ten Eurokorpus, tak, Eurokorpus, o którym właśnie było w wiadomościach, to jest coś dobrego. Dotychczas to ja w wiadomościach słyszałem, że wszystkie takie polityczne pomysły Unii Europejskiej, jakiejś takiej obrony i tak dalej, to wszystko o kant de potłuc, bo tylko F-35, no i tam te wszystkie inne, prawda, rzeczy amerykańskie, które kupujemy i w ogóle jedyny nasz sojusznik to jest za oceanem. Więc już nie wiem, czy oni się w tym kawałku przestawiają w stronę przyszłego rządu, czy nie. Jestem zagubiony, mówiąc szczerze. Znaczy, tak, to prawda, ale tu zawsze można liczyć na redaktor Holecką, która nas wyprowadzi z niepokoju i wyłoży kawę na ławę o tym, że Sejm nie robi nic dla ludzi i nie odpowiada na głos ludu, a poza tym, że... Tak, bo Wigilia wiesz, to nie sprawa. Nie wsłuchiwałem się, wiesz, się taką... aż mnie to... Nie wiem, czy rozbawić to jest złe określenie, ale jeżeli mówisz w tym programie z gośćmi o tym, że Sejm pracuje półtorej godziny, faktem jest, że nikt z tych gości nie wpadł na genialny pomysł, żeby powiedzieć, że przecież trwają obrady Sejmu. No można właśnie. Przełączyć, bo TVP Info nie transmituje. Zdaje się, że trwają, jak prosimy się tak. Nie przełączać na Sejm, prosimy się, ale Sejm dalej obraduje, jeszcze po ósmej oglądałem, więc... No więc... Bzdura. Taka jest rzeczywistość. Powiedz mi, skąd się wzięli ci ludzie, wszyscy ludzie są różni, ale skąd się wzięli ci ulicznicy, bo ta niesamowita pani z Bydgoszczy, z Białego. Tak, pani Dorota. No, dla mnie przykład taki i odwagi, i po prostu jakiejś niezłomności charakteru. No wiesz, i przezwyciężenia czegoś no tak strasznego, no jakim jest brak wzroku, tym bardziej, że to jest osoba, która widziała, no i niestety potem choroba spowodowała, że ona nie widzi. I no jej dzielność, wiesz, sędzia Wyżykowski na okładce napisał, ile znaczy męstwo w życiu publicznym. Ja sobie pomyślałem, że potrzebne nam jest nowe słowo. Ile znaczy żeństwo w życiu publicznym? Bo wiele osób w tej książce to kobiety. I my powinniśmy mieć słowo, odpowiednik męstwa to powinno być żeństwo. I ona jest tego świetnym przykładem. No przecież trudno sobie wyobrazić bardziej poszkodowaną osobę, jeśli chodzi o dotarcie do innych ludzi, do innego miasta, prawda, tak, niż osoba niewidząca. I słuchaj, ona to robi. I opisywałem tam, jak ona to robi. Coś śpiewa u ciebie, czy u mnie? Nie, jak zwykle jakieś karetki albo wozy policyjne. Ty mieszkasz tak, na przedpolu, tak. Ale nie, tylko się stukają samochody z samochodami. Nudziarstwo. No, stracisz bardzo ważną pozycję, bo przecież jeżeli... No nie wiem, czy nie odwrotnie. To... ...w Obrockiej, to myśmy dzwonili do ciebie, Jarku, i były wiadomości z pierwszej ręki, z pierwszego balkonu, chciałem powiedzieć. A teraz to już stracisz pozycję, nie wiem. Nie, pozycji nie stracę, bo przecież... Gdzieś trzeba będzie robić te spotkania. No tak. No przepraszam, rzeczywiście tak. No, jakaś obrzydliwa zazdrość mnie wzięła, nie to okropne. No tak, no bo nie masz tak blisko do tego miejsca, w którym również pracowałeś. Mam dłuższy balkon, ale na gorszą stronę, tak. Tak.
Wróćmy do tych ludzi. Ja po prostu, wiesz, ja sobie zdaję sprawę z tego, szczególnie właśnie dlatego, wiesz, pracowałem w latach 80. z niewidomymi i może dlatego tak na to zwróciłem uwagę, tak, że właśnie, wiesz, tekst policjanta, jak mi, niech mi pani udowodni, że pani nie widzi, no sorry, no. Tak. To jest zresztą chyba efekt tego, że zresztą tam i z tej książki to wynika, że policja no nie ma najchlubniejszej karty w tych latach, w ciągu przez ostatnich 8 lat, właśnie w kontakcie. Tak, ale zauważ, że tam w kilku miejscach bohaterowie mojej książki, tak powiem, mówią, że o policji nie można mówić tylko źle. Ludzie z TVP Łże opisywali mi, ja to lekko złagodziłem, tam trochę szczegółów więcej było, jak ich po prostu policjant instruował, co robić, żeby mogli dalej demonstrować. Więc to nie jest zupełnie tak, ale oczywiście jest część policjantów, którzy wykonywali najgorsze rozkazy, którzy no po prostu przekraczali absolutnie, łamali prawo, no, szczególnie jeśli chodzi o Lotną Brygadę Opozycji i o Zbyszka Komosę, o jego wieńce, to tu nie ma najmniejszych wątpliwości. To po prostu było skandaliczne, co oni robili i myślę, że jednak do tych spraw warto wrócić, sprawdzić. To są pojedynczy funkcjonariusze, ale ulicznicy wiedzą, kto to jest i kto im wydawał rozkazy. Nie powinno się tego tak zostawić. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej, ale odpowiedzialność indywidualna w tej sprawach powinna zaistnieć. Tak, tak uważam. Powinna i sądzę, że tego, a nie tylko jest to moje przemyślenie, że tego również oczekiwałaby policja. Bo po pierwsze, mnie zwracano kiedyś uwagę na to, że szkolenia dla tych, szczególnie tych młodych policjantów, teraz przyjmowanych w ciągu tych ostatnich 8 lat do służby, trwały tam niecałe 450 godzin, tu się mogę mylić co do dziesiątków, a wcześniej trwały 1650 godzin. W związku z czym praktycznie czterokrotnie zostały skrócone. No to skąd oni mogą wiedzieć, co robili źle? To jest pytanie, na którym roku jestem dziekanie i dlaczego tak wolno, prawda? Tak, no to chyba musimy to wyjaśnić. Ale wiesz co, te studia, bo to jest pytanie ze studiów dotyczące sekretarzy, o ile dobrze pamiętam, sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które zadawał sekretarz swojemu dziekanowi, bo kończył studia. Natomiast takie studia dotyczące, szczególnie dotyczące uzyskiwania MBA też w ostatnich latach przecież powstawały. Tak, była taka uczelnia, tak, tak. Ona jest i też niedaleko tutaj od centrum, o którym tak z zazdrością mówisz właśnie, bo to kolegium to właśnie widać również. Tak, popatrz. No, tak, nie, takie. Ja się zazdroszczę, bo przecież jesteś w miejscu naszej, znaczy mojej pierwszej pracy, nie, chyba twojej też. No, około. No, rozgłośnia harcerska, ja rozgłośni harcerskiej zaczynałem. Tak, nie, ja zaczynałem. Ja, no, na SGPiS-ie gazetka uczelniana, wydziałowa, a potem to już właśnie Ekspres Wieczorny. Jeszcze w starym budynku, czyli dokładnie nad drukarnią, tam gdzie prezes urzęduje, no a potem w tym nowym od Alei Jerozolimskich. Tak. Przeprowadzka to może kogoś zainteresuje, a przypomnijmy, przeprowadzka miała miejsce jesienią 1975 roku ze starego budynku do nowego, zasiedlanie Szklanych. Dobra, ale jeszcze wróćmy do tych moich bohaterów, bo no, właśnie, bośmy tutaj jakoś. Jak te dziadki, rozumiesz, to już to. Bo ja ci powiedziałem, że to jest, że jesteś autorem hitu nowego, nowej wersji hitu. A to, że nie jesteśmy dziadkami, no. Więc to właśnie, słuchaj. No prawda, chociaż trzeba próbować.
Chodzi mi o historię i teraźniejszość. Jest to wyśmienity opis ostatnich 8 lat i tego, co się działo ze zmienianiem prawa w Polsce, przeciwko czemu protestują ci ludzie, protestowali ci ludzie, ulicznicy. Wiesz, tak, ale ja bym chciał jeszcze wrócić właśnie do tych indywidualnych historii, bo wiesz co ja jak rozmawiałem, to no, zrobił się pewien taki schemat rozmowy i na przykład prawie u każdego ostatnie pytanie to było, no a wybory i co po wyborach i jak to będzie, i, a jak wygramy, jak przegramy i tak dalej, ale również gdzieś w trakcie próbowałem się dowiedzieć, no dobrze, a skąd u pana, pani albo u ciebie wziął się ten taki gen niezgody. Jak się znalazłeś na ulicy? I ta opowieść na ogół była taka, że ludzie zaczynali od Trybunału Konstytucyjnego, czyli listopad albo grudzień 2015. Tam się zobaczyli, tam się spotkali, no i potem dalej to jakoś szło. Ale były też bardzo fajne, indywidualne historie o tym, jak się w ludziach wzbudził ten gen niezgody. I byli tacy, którzy już od szkoły podstawowej no po prostu byli oporni, no tak mają. Byli trudni, tak mieli, ale na przykład pani Iwona Kowalska mi opowiedziała, że zdarzyło się tak, że ona wyjechała do Londynu i tam poznała środowisko opozycyjne. I nagle jej się jakby oczy otworzyły i ona była już psychicznie gotowa, jak wróciła na całe zmiany 89 roku. Ja ci powiem, że ja z kolei miałem, i to przekładałem na swoje własne doświadczenie, mnie się tak udało, że w 76 roku, jak pracowałem w Ekspresie Wieczornym, o którym mówiliśmy, dość niespodziewanie wyjechałem na 3 miesiące do Ameryki na stypendium. To nie był Fulbright, na Fulbrightie byłem później. To było takie pierwsze 3-miesięczne stypendium. No ja zobaczyłem ten inny świat, Amerykę. Zobaczyłem, że to może wszystko zupełnie inaczej funkcjonować. Ja wróciłem do Polski z takim pomysłem na takie lokalne komitety, które będą załatwiały takie drobne potrzeby. Budżet partycypacyjny to jest to, co teraz jest. Ja miałem coś takiego. Ale słuchaj, jak przyszła Solidarność w 80 roku, to ja byłem psychicznie na to absolutnie przygotowany. Doskonale wiedziałem, co to jest, dlaczego, po co i tak dalej. I to jest ciekawe, że no, ci ludzie są chyba wszyscy, tak, wszyscy młodsi ode mnie, ale niemal każdy z nich przeżył jakiś taki moment takiego oświecenia, takiego przebudzenia i to jest bardzo ciekawe. I mówię o tym dlatego, że marzę, żeby tą grupą uliczników zajęli się socjolodzy. Dlatego, że no właśnie warto sprawdzić, skąd się brały motywacje tych ludzi. Warto byłoby się dowiedzieć, czy oni rzeczywiście wpłynęli na to, co się stało 15 października. To wymagałoby jakiegoś dużego badania ankietowego zapewne, opinii publicznej. Czy ludzie o nich wiedzieli, czy to jakoś inspirowało ludzi, jak oni się przyłożyli do tego. A z kolei też samych tych ludzi warto byłoby w ten sposób docenić, żeby z nimi porozmawiać i stworzyć może jakąś taką bazę życiorysową, gdyby chcieli opowiedzieć o sobie. To byłoby to coś fantastycznego. Takie rzeczy były robione o przynajmniej części działaczy Solidarności, no bo nie można porównywać. 10 milionów ludzi należało do Solidarności. 10 milionów należało, a protestowało później troszkę mniej. W każdym razie zakres na pewno był większy. O ulicznikach mówi się, że to jest 1000 osób w Polsce. Takich, którzy chodzili, wiesz, jakoś można by ich podliczyć. I tak zawsze niektórzy powiedzą, że się przykleili, a inni powiedzą, że kogoś tam się nie wzięło. Tak zawsze będzie. Trudno. Ale no, marzy mi się, żeby te niedoskonałości mojej książki o nich spowodowały, że będzie większe zainteresowanie tym tematem, że socjolodzy się zajmą, że w związku z tym oni zostaną docenieni właśnie w ten sposób, że zostaną przebadani, a może jakieś wnioski uda się wyciągnąć z tego, co im się udało i ostrzec przed tym, co im się nie udało. Ja myślę, że to jest fascynująca grupa.
i moją wdzięczność im wyraziłem w tej książce. No, tyle. To jest fascynująca grupa na pewno i chwała Tobie za to, że ich uwieczniłeś w tej formie. Natomiast myślę sobie, że oni, bo to też właśnie nie byli ludzie, którzy jakiś działali w ramach opozycyjnych struktur kiedyś, przed laty i że po prostu wrócili do starej roboty. Nie, bardzo, bardzo mała część z nich miała jakieś, no powiedzmy, nazwijmy to solidarnościowe korzenie. Trochę, ale większość nie. Większość była na tyle młodsza, że solidarność to była jakaś rzecz z ich młodości, ale oni nie byli czynnie zaangażowani. Wnioski dla dzisiejszego parlamentu i dla miejmy nadzieję, tych, którzy będą rządzić w najbliższych latach, powinny płynąć jakie z tych twoich rozmów z ulicznikami? Dobre pytanie, dlatego że ulicznicy organizowali się, spontanicznie występowali wtedy, kiedy widzieli zło. Wtedy, kiedy władza w ewidentny sposób czyniła źle. To zło było rozumiane w różny sposób, w różnych wymiarach oczywiście, prawda? Ale ewidentnie dla nich to było zło. No, wolałbym nie zakładać, że ta nowa władza będzie czyniła zło. Więc pytanie jest takie. Czy w tych nowych warunkach, na ile te doświadczenia uliczników byłyby przydatne do kontrolowania władzy jednak, bo nie czarujmy się, władza, no trudno będzie przebić tak złą władzę, jaką była władza PiSu. Taka jest moja opinia i będę tego bronił. Natomiast no, to wcale nie znaczy, że nie będzie że władzy nie należy kontrolować. Tak, oczywiście, każdą władzę należy kontrolować. I być może właśnie z ich doświadczeń dałoby się zbudować coś w rodzaju takiego przewodnika, co powinieneś robić, jak powinieneś reagować, jeżeli widzisz, że władza nie robi tego, czego ty od niej oczekujesz, a masz do tego podstawy, no czyli kiedy władza, no jednak powiedzmy, źle czyni, prawda? Ja myślę, że takie badanie, no niesłychanie by się przydało, a poza tym jest jeszcze jedna sprawa, taka no uniwersalna, mianowicie może byłoby fajnie przenieść doświadczenie uliczników na niższy poziom, na poziom samorządowy. Bo tutaj z samorządami to polityka odgrywa niewielką rolę. Tak najczęściej to największe przekręty właśnie mogą być w samorządach. Największe kumoterstwo, największe... No, zwłaszcza takie, w tych mniejszych. Zwłaszcza w tych mniejszych. Dokładnie. Ja myślę, że te doświadczenia na tym poziomie niesłychanie by się przydały. Można by ich wykorzystać. A poza tym, wiesz, ja myślę, że jeszcze jest jedna rzecz świetna. No, szkoły, edukacja. Koniec ministra Czarnka, koniec zakazywania, że kto ma być przyjść do szkoły, to ma być prześwietlony przez komitet rodziców, musi odmówić. No może nawet i widzisz, ale coś powinien odmówić. Nie, to w grę nie wchodzi. Nie co najwyżej to... po arabsku. Czyli tylko Bogu Rodzice śpiewamy, tak? No dobrze. No w każdym razie, wiesz o czym mówię. Może właśnie tych ludzi warto byłoby zapraszać do szkół, żeby oni opowiedzieli, jak kontrolować władzę, jak się przeciwstawiać. No przecież to jest kapitalne. Młodych ludzi wychowywać do myślenia, do protestowania, do kwestionowania tego, co zostało. Oczywiście są też koszty, prawda, i tak dalej. Ja myślę, że wielu z nich byłoby fascynującymi ludźmi do zaproszenia. No, to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. A widzisz, ja nie opisałem tego, co jest w Polsce, ale o to też oczywiście były pretensje do mnie, ale tam szczególnie Grześ Liśkiewicz, to jest przedostatnia rozmowa, on wspomina o ludziach z Głogowa, z Krakowa, z Łodzi, z bardzo wielu miast. I zatem jest jeszcze taka bardzo ładna rzecz.
Donald Tusk powiedział, zapytany na spotkaniu w Ełku przez Łozińskiego, założyciela pomysłodawcę kodu. Łoziński tam go właśnie zapytał o ludzi protestujących na ulicach. I Tusk powiedział tak, że trzeba ich docenić, że zrobili bardzo dużo. I wspomniał o ludziach, którzy samotnie protestowali, szczególnie jeśli chodzi o sądy w różnych miejscach. Otóż tych ludzi należałoby spisać, no w sensie docenić. No policja ich spisywała, to oni są spisani już. No tak, no to może należało, ale ja bym, wiesz, jakiś mam wstręt, jeśli chodzi o sięganie do takich źródeł, wolałbym inne. Okej, okay, dobrze. No, mimo wszystko, no, tak mi zostało. No. Zgadzam się. Czy to milicja, czy policja, jeden pies, nie przepadam. O, akurat wyszło jeden pies, tak. No. Tak, z takiego nie powiedziałem, tak. No więc właśnie, więc wiesz, ja myślę, że to byłaby frajda dla tych ludzi, ci, którzy by chcieli oczywiście, bo wśród nich są różni, być może część by nie chciała, ale część by chciała. I to byłoby też takie fajne docenienie ich, a jednocześnie coś zupełnie innego, jeśli chodzi o system szkolny, bo naprawdę w dobie internetu, no ja wiem, bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1410, tak, ale naprawdę tych dat, tych królów, no czy to jest sens wszystko wkuwać? No nie wiem, mnie się wydaje, że taka historia pisana właśnie przez tych ludzi niedaleko jest o niebo ciekawsza i o niebo bardziej inspirująca. Inspirująca i bardziej dająca się zrozumieć, bo to jest... Historia wydarzeń, które się działy niekoniecznie w stanie wojny, bo oczywiście w czasie wojny ktoś jest bohaterem, zwłaszcza najlepszym, bo zginął. Kochamy najbardziej. Tak, najbezpieczniejsi są. Natomiast taki, który działa w czasie pokoju i stoi samotnie na rynku w miasteczku z tablicą Wolne Sądy, bądź nie będziesz więcej sama, tak to było, to są ludzie, którzy powinni być przez samorządy w ogóle zapraszani do prac w radach i tak dalej, tego typu. Tak mi się wydaje, ale... A tu nie jestem taki pewien, to znaczy tak, zgodzę się z tobą, powinni być zapraszani. Natomiast powiedziałbym tak, że ten taki skrajny indywidualizm w bardzo wielu tych moich bohaterów powoduje, że oni mogą się niespecjalnie sprawdzać w polityce nawet na tym najniższym szczeblu. Bo to wymaga kompromisów, to wytrwałość to oni mają. Ale kompromisy, no to tak średnio mówiąc szczerze. Dlatego powiedziałem zapraszani. Zapraszani, tak, zapraszani. Maciek Bajkowski, kapitalny facet, ten, który mieszka pod Sejmem, dalej mieszka pod tym Sejmem od 8 lat. On właśnie opowiada i jego opowieść to jest opowieść o tym, jak oni się dzielili. Oni się nieustannie dzielili. Wszyscy walczyli o to samo, ale każdy walczył osobno. No oczywiście Bajkowski jest jedyny sprawiedliwy. No, każdy w swoim poczuciu jest. Ja zresztą polecam tę opowieść, bo jego autoironia, zmysł humoru, świetna pamięć. To naprawdę jest kapitalna opowieść. Ja nagrywałem to z nim 3 razy, 3 sesje odbyliśmy i to było coś fantastycznego. No, no to jest człowiek bajka, tak bym powiedział. Ale jak sama nazwa wskazuje. Tak, tak. Ale on by się chyba nie zmieścił w żadnym, nawet w komitecie blokowym. Wiesz, a już co dopiero wyżej. Tak to jest, także ja bardziej bym widział ich jako takich opowiadaczy, jeżeli by chcieli, bo tutaj po prostu każdy z nich może być sobą, każdy z nich może opowiedzieć swoją historię, historię grupy, odpowiedzieć dzieciom na pytania, prawda? No, myślę, że to bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne wykorzystanie ich by było, a też mogą oczywiście dalej działać jako grupy nieformalne i w budżetach partycypacyjnych na przykład mieć pomysły i podrzucać i tak dalej. Chodzi o to, żeby nie zmarnować tej ich fantastycznej energii, bo no, powtarzam, to jest niesłychane. Mnie ludzie podziwiali, że oglądałem wiadomości o 19:30. Ale
cholera. Siedziałem na, wiesz, piłem drinka, bo tego się nie dało na trzeźwo. Pamiętam. Siedziałem na kanapie, a ci ludzie zasuwali na Placu Powstańców dookoła tego gmachu. No, świątek, piątek, upał, mróz, deszcz. No, to jest naprawdę coś niesamowitego. No, no, ja ich podziwiam. No, byłem z nimi 2 czy 3 razy, już też uważałem się za bohatera, ale to przecież nic nie jest. No, no naprawdę. Andrzeju, powiedz, nie wiem, czy pamiętasz taki film Kotryskiego chyba, Baby są jakieś inne. Czy ci ludzie są jacyś inni? Tak, są. Są. To są szlachetni szaleńcy, ja takich nazywam. I to są ludzie często bardzo trudni, no, w takim codziennym życiu, prawda? Bo oni są zasadniczy, oni są bezkompromisowi. Wiesz, nie ma wśród nich Piotra Czabana. To jest taki człowiek, o którym ostatnio rozmawialiśmy, prawda? Świetny facet. Widziałem z nagrodą dziennikarza. Naszego Towarzystwa Dziennikarskiego, tak. Widziałem go w akcji z 3 ministrami na granicy polsko-białoruskiej. Panowie ministrowie przyszli, żeby sobie wygłosić piękne oświadczenia. I on był jedyny, który miał czelność, odwagę, a może bezczelność, żeby wykrzyczeć im w oczy, że robią tutaj sobie PR, a naprawdę to, co jest ważne, mają to głęboko w nosie. Potrafił ich nieźle wkurzyć. To było fantastyczne. I, no i właśnie to są tacy ludzie, ale to są bezcenni ludzie. I takich ludzi trzeba, no, dopieszczać, pokazywać, dawać im możliwości działania, uczyć się od nich. I dlatego ja napisałem Uliczników, pokażę jeszcze raz to, Uliczników, i serdecznie Państwu polecam i zachęcam do dyskusji. Zachęcam to już nie tylko czytelników, ale i tych, którzy analizują. No ja bym bardzo chętnie usłyszał poważną dyskusję na temat kodu. To, co tam Henryk Sikora mówi, proszę bardzo, skonfrontujmy to. Bardzo chętnie bym usłyszał inne zdania, bo dla mnie to jest fascynujące. To był ruch, który... To była wielka nadzieja. Ten ruch był wielką nadzieją i mimo tego, że Kuba Karyś jest oczywiście na mnie śmiertelnie obrażony za to, co mówię, to moim zdaniem ten ruch nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Ja nie twierdzę, że nie robią czegoś pożytecznego, ale w stosunku do tego, co mogłoby być, to jest o wiele mniej. No i jest pytanie dlaczego. I jest pytanie, jak się ustrzec przed tym. Jest bardzo dużo argumentów w tej rozmowie z Henrykiem Sikorą i bardzo chętnie bym posłuchał kontrargumentów. Może to jest przykład tego, jak skutecznie zadziałały to, o czym mówi Sikora, czyli służby. Możliwe. Ale to od razu jest pytanie. No to jak co? Się ustrzec? Jak się ustrzec? No bo chwileczkę. To co? To był Pegasus, tak? To były działania wywrotowe. Nie, no jeszcze nie było Pegasusa. No jeszcze nie było. No ale wiesz, oni kupili Pegasus po to, żeby, wiesz, działania wywrotowe, prawda? Żeby kontrolować. No przepraszam. Kontrolowali, jeżeli to wpływali, kontrolowali właśnie tak jak z taką argumentacją jak tą Pegasusową. No i jest pytanie, czy oni w ogóle mieli prawo to robić, prawda? Czy to rzeczywiście było jakieś zagrożenie? Bo, no, jeżeli, no, jeżeli to były działania klasyczne wewnętrzne, znaczy działania z próbą wejścia w środek i od środka rozwalenia, to są działania nielegalne. No więc właśnie. Może komisja trzeba. No to oczywiście wiesz, no to Pegasus, to są zupełnie innej kategorii sprawy, ale to nie znaczy, że ta sprawa powinna być zapomniana. Nie, ja uważam, że no bardzo dobrze, gdybyśmy mogli się czegoś dowiedzieć na ten temat. To klasycznie carska ochrona to wykorzystywała przecież i robiła. No odezwał się historyk, tak. No. Coś tam jeszcze zapamiętałam, albo może coś przeczytałam później jeszcze. No wiesz, no ty jesteś, znaczy ty masz lepiej, bo w historii tak się nie zmieniło, bo ja zawsze o sobie mówię, bo to może Państwo nie wiedzą, ale ja jestem
ekonomista starego portfela, bo ja jestem wychowany na SGPiS-ie, nie na SGH-u. Więc nie uprawiałem tego zawodu, ale też coś tam mi jeszcze zostało. No. Ekonomia polityczna socjalizmu jakoś mi gorzej na egzaminie wyszła niż kapitalizmu, no ale widocznie tak miało być. To było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I tak najlepsze było studium wojskowe. O, tak. Armia Napoleońska, podmostwo. Tak, panie Jarku, chyba kończymy, tak? No tak, będziemy kończyć. Bardzo dziękuję. Polecam jeszcze raz. Zareklamuj swoje następne programy, a ja będę w tym czasie pokazywał swoją książkę. Dobrze. Ulicznicy Andrzej Krajewski, czyli rozmowy o ludziach z ulicy, ale nie tych ulicznikach rozbijających latarnie, tylko o tych, którzy rozbijali dobry humor, szczególnie prezesowi PiS-u Jarosławowi Kaczyńskiemu. Profesor Wyrzykowski napisał, mogę jeszcze chwilkę? Oczywiście. Profesor Wyrzykowski był gościem pierwszego mojego programu tutaj. No proszę, właśnie. Mirosław Wyrzykowski napisał: od pogardy do podziwu. Ulicznicy obojga płci zmienili znaczenie tego słowa. Stali się bohaterami publicznego oporu wobec niegodziwości autorytarnej władzy. Tworzą rzeczywistość, piszą uliczne scenariusze, reżyserują je i wykonują. Są aktorami pierwszego, drugiego i trzeciego planu i każdy z nich jest prawdziwy. Niosą szlachetną ideę nieposłuszeństwa obywatelskiego. Są miłoszowskimi kamieniami, które stają na drodze niszczącej Polskę lawiny. Łagodzą jej dzikość i okrucieństwo, wytrwale zaświadczając, ile znaczy męstwo w życiu publicznym. Żeństwo również, dodaje. Mówią kawafisowskie wielkie nie opresji i kłamstwu. Hołdują wielkiemu tak przyzwoitości i szlachetności. No, słowa tak, Mirosława Wyrzykowskiego czytał Andrzej Krajewski z okładki uliczników. Uliczników, tak. Są jeszcze miłe pochwały Bodnara, ministra Bodnara. Tak. On z kolei napisał tak ładnie. On z kolei napisał tak, że żyjemy w wolnej Polsce oraz w Unii Europejskiej dzięki właśnie takim ludziom jak ulicznicy. To oni pokazywali swoim czynem, dlaczego cenią wolność i jak ważna jest demokracja. To oni ryzykowali życiem, bezpieczeństwem, komfortem, abyśmy teraz mogli po prostu cieszyć się życiem, rozwijać własne pasje i zainteresowania, podróżować po całym świecie, mieć marzenia, których realizacja jest ograniczona tylko pasją naszej wyobraźni. To polskie patriotki i polscy patrioci, nie mniej godni tego miana, co patron waszej szkoły, a jest to lekcja z 2033 roku w szkole imienia Tadeusza Kościuszki w liceum w Koninie. Nie 2033. 2033. A, tak, to nie omyłka, po prostu wybiegł w przyszłość. Bodnar, może prezydent Bodnar wtedy, nie wiadomo, zobaczymy. Zobaczymy. Andrzej Krajewski był gościem programu. Ale no, może się zobaczy, o tak. Czas pokaże. Czas pokaże. Andrzej Krajewski był gościem programu, realizował nas Maciej Marciku, dziękujemy bardzo. Jarosław Szczepański, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia. Dobranoc. Reset Obywatelski.